Filipińsko-amerykańska dziennikarka i rosyjski dziennikarz otrzymali tegoroczną pokojową Nagrodę Nobla. Maria Ressa i Dmitry Muratov za ich wysiłki na rzecz obrony wolności słowa, ogłosiła przedstawicielka norweskiego Komitetu Noblowskiego. Poza tym w faktach powiemy o nowej inwestycji Orlenu oraz jednym z najcenniejszych europejskich skarbów. Maria Ressa i Dmitry Muratov to dwoje dziennikarzy nagrodzonych tegoroczną pokojową Nagrodą Nobla. Decyzję norweskiego Komitetu Noblowskiego poznaliśmy przed godziną. Oboje laureatów nagrodzono za ich wysiłki na rzecz ochrony wolności słowa, która jest warunkiem wstępnym demokracji i trwałego pokoju. Bardzo dziękuję za dostrzeżenie, jakiego wysiłku wymaga w dzisiejszych czasach pracy dziennikarzy, powiedziała dziennikarzom Reutersa w pierwszym wywiadzie tuż po przyznaniu nagrody Maria Ressa. A w studiu ponownie nasz dziennikarz Tomasz Skory. Tomku, dzień dobry. Jaki jest dorobek nagrodzonych? Maria Ressa, którą słyszeliście, pochodzi z Filipin, gdzie jako dziennikarka śledcza od lat publikuje materiały na temat nadużyć i narastającego autorytaryzmu tamtejszych władz. Od 9 lat kieruje też cyfrowym serwisem Rappler.com, ujawniającym manipulowanie ludźmi przez rozpowszechnianie fałszywych wiadomości w mediach społecznościowych. Dmitry Muratov jest z kolei jednym z założycieli i redaktorem naczelnym najbardziej niezależnej gazety ukazującej się w Rosji. Nowa Gazeta od blisko 30 lat fundamentalnie wręcz krytykuje władzę, co 6 jej dziennikarzy, w tym Anna Politkowska, za co zapłaciła najwyższą karę. Wielokrotnie gazeta pisała choćby o korupcji, policyjnej przemocy czy fałszowaniu wyborów, a mimo nękania i gruźb sam Dmitry Muratov odmawiał porzucenia tej niezależnej polityki swojego pisma. Bez wolności słowa i wolności prasy trudno skutecznie promować braterstwo między narodami, rozbrojenie i lepszy porządek świata. Tegoroczna pokojowa Nagroda Nobla jest więc mocno osadzona w zapisach testamentu Alfreda Nobla, podkreślał swój wybór norweski Komitet Noblowski. To jest wyrok polityczny mający usprawiedliwić łamanie konstytucji przez rząd w zakresie wymiaru sprawiedliwości i krok w stronę wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Tak wczorajszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego ocenia profesor Andrzej Zoll, były rzecznik praw obywatelskich i przewodniczący Trybunału. Trybunał Konstytucyjny orzekł wczoraj wyższość polskiej konstytucji nad prawem unijnym. To jest stworzony sztucznie program, polityczny krok premiera, aby usprawiedliwić łamanie konstytucji, trzeba tak powiedzieć, w ustawodawstwie dotyczącym wymiaru sprawiedliwości. Kolejne komentarze tym razem z Brukseli usłyszycie w kolejnych faktach. Sprawdzimy także, jakimi sprawami dotyczącymi polskiego wymiaru sprawiedliwości zajmie się wkrótce Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Teraz ważne informacje dla kierowców. Na Śląsku auto osobowe zderzyło się z ciężarówką na Krajowej 1 w Czechowicach-Dziedzicach. W stronę Bielska-Białej przejedziecie teraz tylko pasem awaryjnym. Problemy także na autostradzie A1 między węzłami Gliwice-Sośnica i Knurów. Po zderzeniu samochodu osobowego z dostawczym zablokowane są 2 pasy jezdni w stronę Gorzyczak. PKN Orlen zainwestuje 641 milionów euro na Litwie. Rozwinie rafinerię w Morzejkach. Jeszcze w tym roku ruszy budowa instalacji pogłębionego przerobu ropy. To zwiększy wynajdość rafinerii. Z tej samej ilości ropy naftowej produkowana będzie większa ilość paliw. Dziś Orlen podpisał porozumienie w sprawie finansowania inwestycji z Orlen Lutjeuwa w obecności prezydenta Litwy. Inwestycja ma zakończyć się w 2024 roku. Zakład w Morzejkach to największa firma na Litwie, zatrudnia około 1500 pracowników. Jeden z najcenniejszych skarbów odnalezionych w Europie w XX wieku, skarb ślecki, można zobaczyć w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. To złote i srebrne monety oraz klejnoty. Wśród nich złota korona, nazywana arcydziełem średniowiecznej sztuki złotniczej. Ona była rozłożona na segmenty, bo jest to korona o konstrukcji segmentowej, więc jej, powiedzmy, pierwsi znalazcy zupełnie się nie zorientowali, z czym mają do czynienia. To korona kobieca, ceremonialna korona ślubna, która, jak sądzimy, należała do królowych czeskich. Najbardziej prawdopodobną postacią, jeśli chodzi właśnie o tę osobę właścicielki, jest Blanka de Valois, pierwsza żona Karola IV, francuska, bardzo lubiana zresztą w Czechach królowa. Mówił Jacek Witecki, kurator wystawy, a będzie ją można oglądać do 30 grudnia. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.